międzylądowanie zaliczone. Ale wieśniak, po prostu wieśniak będzie wszędzie wieśniakiem i koniec. Kurwa, wymyślili sobie opłatę za kibel. Jak normalnie, nie wiem gdzie. Jakieś nieporozumienie. Nigdzie jeszcze w Norwegii nie trafiłem, żeby chcieli za toaletę kasę. Już pomijam, że cena paliwa jest 30% wyższa niż w Stavanger, no ale to tak po wioskach jest. No ale z tym kiblem to normalnie to... Ja miałam za darmo. Dowalili, ja też miałem za darmo. Nie, dlatego, że kupiłam kawę, bo jeśli handlujesz... No, a płaciłem z mojego portfela, więc... No nie? No widzisz, no więc... Nie, oboje mieliśmy za darmo, ale... No. Masakra. Nie, i to... I nie mieli cynamonu do kawy. Rzecz jasna, oczywista, że... Że to nie chodzi o normalnie 10 koron, bo bez jaja, ale... Żem się wściekł. Nieco, nie, wściekł się w dupie. Żem się normalnie takimi oszołomami przyjmował. Szkoda zdrowia. Trzeba dbać o swoje zdrowie psychiczne. Ja właśnie wcześniej, jak były takie wypadki po drodze, to się zastanawiałam, że przecież powinno być dozwolone sikanie. To i to, ju, no to pewno. Jak ktoś już musi na dwójkę? No, ale siku. No. Taki właśnie. Jak sytuacja wygląda? Plus 48. No, a na miejsce mamy do kempingu 59. Spoko. Także śniemy. Śnieg stopnia. No, śnieg stopnieje, tutaj jest troszkę mniej tego śniegu, ale jest nadal. No, ale po tej normalnie trasie to ten bieg trzeci i czwarty to chyba nie powie, że lubi to. Ale piątka sobie na pewno odpocznie. No, bo trójka, czwórka. No, takie waflowanie. Jeżdżą zdani ludzie. Z Danii, takiej kraj, Dania, wiesz? Stamtąd. Chciałam mówić, że z Czech były. Aha, z Czech. To się dogadali. No to z Czech też byli. I Jurgeni byli? Niemcy Jurgeni, a Czesi to ten, żółte półbuty. Coś to było raz z tymi butami. Tutaj co? Holandia jechała? No, jeździ ludzi sporo. No, ale z tym te mijanki tutaj wąsko takie. No, mówię, że Jurgeny. A jakie mu to? No, imię popularne, nie? Albo te inne, te Olafy. A też tu Olafy też są. No i co? I będziemy stać teraz. Nie, pojechał. No. Wąsko. Wąski. Ale ładna Tesla, ruda. Ja tu myślę, że to są Tesle. Zobaczę, to nasz polega. To chwila jeszcze chyba postoimy. I kolejne rondo w tunelu. Ciekawostka, ale to normalnie mieli tutaj nieźle brucia tej góry, szok. Ale już mamy drogowskaz na WOS. Czyli już jest nieźle. Pożygane było. Ale Pyśka to w każdą
dłuższą podróż, to musi ten walnąć pawia. Bo to następnym razem być to ten, jak będziemy gdzieś jechać, to ty możesz pawia zrobić w domu. Tak jak żeśmy do Polski jechali, nie? No to w Danii zaraz tam bebe. Taką mamy tu atrakcję obok. No, ale jestem normalnie złochany, jakbym normalnie, nie wiem, 1000 km przejechał, kurwa masakra. Tu jest parkering dla siódemki. Aha, tu jest parkering dla siódemki, to trzeba jakiś przejadę. No tam jest dla innej siódemki, dla siódemki kempingowej. Kurczę, już żałuję, że jesteśmy tylko jedną noc. Ale się cieszę. Trochę. Człowiek się oderwie od rzeczywistości. Masz domeczek? Zaraz odejdziemy. Deszcz się pompuje wodą, nie? No. No. Aż się boję. Recenzja, jakie ty barwejki włos. Nie wolno ładować. Co? Nie wolno ładować auta elektrycznego. Co za absurd. Ty. Ja śpię tutaj. Ale śmierdzi. No tak, aha, czyli tutaj sobie, nie, ta czajnika nie ma. Gdzie jest toaleta? No tam dziecko ma. Tam 12,77 pin. Do toalety? Tak. No i 580 hita i pościel jednorazowa. Taka flizelina, o, tak jak myślałem. Spoko, a nie spotkałem się jeszcze z jednorazową pościelą. Git. No, to zawrócili do WOS. Trzeba iść coś zjeść do jakichś tych trzech brydrerów. Do trzech braci. No bo, ale no tak jak mówiłem wcześniej, po prostu katastrofa. Jestem taki wyorany, jakbym normalnie, nie wiem, 900 albo 1000 km przejechał. To jest jakiś w ogóle dramat, kurwa, ta jeżdżenie po tej Norwegii. No nie, no i co mi z tego, że ładnie i że widokowo. No, nie. Maksymalnie ile się da, po prostu jak gdzieś kiedyś wyjazd na północ, to samolot i trzeba pożyczyć tam samochód, albo nie wiem, albo wysłać samochód, problem. O, co tutaj jest? Nazwiska? Aha, a tutaj ogólnie kąpielisko, kajaki. Kąpielisko, kajaki, miejsce do negusowania. O, tam nieźle. Nie ma źle.
cały tak ten. No, tam cały system jakiś. No, tam stoją. Mustang, to chyba Charger. A tam kolejeczką sobie można pyknąć do góry, zobaczyć. Nie byłam do tej kolejce. To wcale nie jest powiedziane, że teraz będziesz. I sparę bank. Gdzie? No, tu myślę, że jest dobrze stary ten kościół. To na pewno jakiś głupek. A śmówię. No. Normalnie. A ja na śluby nie chodzę, bo nie przykładam ręki do cudzego nieszczęścia. No, ładnie. To Camaro. Młodzi takim przyjechali. Kadillakiem, no. Ładne było to nie. Wszyscy wokół. Ja i personalnie się wyrzucę. No, ale niezły ten kościół. Patrz, jaki ulepiony z kamieni. To na pewno jest bardzo stare.